Cześć, witam Was na kanale Captain Chocolate Cake. Dzisiaj będę mówić o cyklu azotowym, dojrzewaniu akwarium, syndromie nowego akwarium, o tym jak poznać objawy, kiedy rybka jest zatruta amoniakiem, azotynami czy azotanami. Myślę, że będzie ciekawy odcinek, bo postaram się przedstawić to bardzo prosto, na Lego, więc zostańcie ze mną do końca. Jak wygląda prawidłowo cykl azotowy w akwarium? Ustawienie cyklu azotowego w akwarium jest niezwykle ważne, bo to on będzie nam zapewniał równowagę biologiczną i usuwał toksyny. Tutaj mamy nasze akwarium, mamy rybkę ranchu, bo nie ma płetwy grzbietowej, jest wystarczająco gruba. O, sobie pływa. I co z tą rybką robimy? Oczywiście karmimy ją, niam, 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 i ona robi kupę. Samo to, że pływa i jest balonem, już wskazuje na to, że będzie produkować bardzo duże ilości brudu. Więc ta jedna kupa, siki, druga kupa, niezjedzone jedzenie i tak dalej. Mamy tutaj amoniak. Amoniak jest niezwykle toksyczny, więc nie chcemy go w swoim akwarium. Wołamy na pomoc bakterie i te bakterie przerabiają amoniak na azotyny. Więc te wywalają. O. Mamy teraz azotyny w akwarium. Nie jest to sytuacja idealna, bo one również są toksyczne, więc wołamy na pomoc inną bakterię. O, ta jest fajna. Ta bakteria przychodzi i je zamienia je na azotany. I na tym właściwie koniec. Azotany są najmniej toksyczne, tylko że musimy pamiętać o tym, że ten cykl ciągle zachodzi, więc tego produktu ubocznego będzie coraz więcej między podmiankami wody. I one sobie będą rosły, więc mamy dwie opcje, żeby je wyrzucić z akwarium. Po pierwsze, żywe roślinki, bardzo żywe. Żywe roślinki będą nam w tym pomagać, ale wiemy, jak to jest z balonami i z żywymi roślinami, więc nie zawsze to zadziała. Najlepsze oczywiście na to będą podmianki wody, żeby się ich po prostu pozbyć. Tak wygląda prawidłowy cykl. Buduje się podmianka wody znowu i tak dalej. Tak było w dobrze ustabilizowanym akwarium, ale co zrobić, jeśli jesteśmy początkujący? Właśnie kupiliśmy rybkę, kupiliśmy do niej minimalne jakieś akwarium, 30 litrów. Tak większość z nas zaczynała. Nalewamy wody, wpuszczamy rybkę. O, jaka słodka rybka. No to może damy jej trochę płatków. Damy jej jeszcze. O, jak słodko je. Chodźcie zobaczyć, cała rodzina idzie oglądać. Każdy chce nakarmić rybkę. Więc karmi, karmi, karmi. I ta rybka je. Trochę zje, trochę nie zje. Odkładają nam się te... I produkuje ogromne ilości amoniaku. O, tu proszę, skisłe jedzenie. Tak, i produkuje się ten amoniak, produkuje. Nie mamy tutaj ustabilizowanych bakterii, które by poradziły sobie z tym amoniakiem. Więc nie mamy tego systemu, który będzie nam pomagał wywalić amoniak i przerobić go na azotyny. Co w związku z tym? Ta rybka czuje się tak, jakbyśmy my siedzieli zamknięci w pokoju metr na metr, niewietrzonym, w którym musielibyśmy jeść i się załatwiać. I po pewnym czasie po prostu ta rybka zacznie pływać tak. Niestety, do góry nogami. Żeby uniknąć takiej sytuacji, musimy zadbać o to, żeby mieć odpowiednią ilość naszych dobrych bakterii, które będą nam pozwalały wywalać ten wstrętny amoniak i przerabiać go na kolejne produkty uboczne. Jak do tego doprowadzić? Zazwyczaj prawidłowo powinno być tak, że oczywiście najpierw kupujemy akwarium, pozwalamy mu dojrzeć. Możemy to robić na kilka sposobów. Najlepiej oczywiście sprawdzają się akwaria z roślinami, ale u nas w welonariach nie zawsze da się dać dużą ilość roślin, więc możemy się posiłkować albo gotowym amoniakiem, który będziemy wlewać, jeśli nie mamy ryb oczywiście,
Możemy też przeprowadzać cykl, wrzucając troszkę jedzenia dla ryb i te bakterie będą się nam stopniowo namnażać. Ale niestety jest to proces bardzo długotrwały, może trwać nawet kilka tygodni. Zresztą były różne ciekawe badania przeprowadzone i cyklowano akwarium przy użyciu różnych produktów. I nawet te bakterie, które kupujemy w dobrej wierze w butelkach i których używamy, nie są magiczną różdżką i też nie przycyklują nam akwarium przez sekundę, tak? Więc to jest proces długotrwały. Jeśli zdarzyło nam się, że mamy od razu rybkę i akwarium, to musimy się pozbywać systematycznie tego amoniaku. Najlepiej oczywiście jest to robić podmianki wody. Te bakterie będą się nam z czasem namnażać, ale musi być ich wystarczająco dużo, żeby udźwignąć ten cały syf, który produkuje welon i cały ten cykl pociągnąć dalej. Do cyklowania nowego akwarium oczywiście możemy też użyć filtra od kogoś, jakichś mediów. Ale tutaj znowu jest jedna rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę. Bakterie osadzają się na powierzchniach. Oczywiście najwięcej uważa się, że jest ich w filtrze i jest to prawda. Zwłaszcza na przykład jeśli mamy filtry kubełkowe, które mają bardzo dużą ilość ceramiki, która dodatkowo jest porowata i faktycznie jest świetnym miejscem, gdzie te bakterie mogą zamieszkać. Tak samo też jest z filtrami gąbkowymi, gdzie bakterie bardzo lubią sobie mieszkać na powierzchni gąbki. Musimy sobie tylko zdać sprawę z jednej rzeczy. Załóżmy, że to jest nasz kubełek. To jest nasz kubełek. A to jest nasz filtr gąbkowy. Kubełek ma większą powierzchnię, więc na dobrą sprawę zmieści się tam więcej tych dobrych bakterii niż na mniejszej powierzchni. Tak samo będzie z tym, że bakterie mogą mieszkać na piasku, na ozdobach i tak dalej, ale tych bakterii będzie oczywiście zdecydowanie mniej. Czyli co to znaczy, że ja mam przycyklowany filtr gąbkowy? To nie jest zero-jedynkowe. To nie znaczy, że ten sam mój mały filtr gąbkowy udźwignie akwarium 400 czy 600 litrów. On jest przycyklowany, ma wystarczającą ilość dla niego taką bakterii, która jest w stanie, załóżmy, udźwignąć jednego welona, ale już drugiego, trzeciego nie. Także mogę go sobie użyć do mojego akwarium kwarantanny czy szpitala, żeby przyspieszyć mi cykl tego danego zbiornika. Tak samo bakterie żyją na powierzchniach. W wodzie nie ma ich aż tak dużo, więc przelewanie wody z jednego zbiornika do drugiego nie ma zbyt dużego sensu, poza tym, że chyba, że chcemy na przykład mieć takie same parametry, temperaturę i pH, to się zgodzę. Ale uważając, że to przyspieszy nam cykl, to raczej nie. Zresztą w wodzie powiedziałam, że nie ma bakterii. Otóż są. Jakbyśmy zobaczyli naszą wodę pod mikroskopem, to tam się dzieje impreza. Nie tylko bakterie dobre, ale też złe i różne mikropasożyty też tam oczywiście sobie pływają. Sam cykl jest bardzo długotrwały, może trwać kilka tygodni, ale nawet jak go osiągniemy, to nie znaczy, że nasze akwarium już będzie przycyklowane do końca świata i o jeden dzień dłużej. Zdarza się tak, że czasem w wyniku naszych błędów, niedopatrzeń albo też czynników różnych innych, cykl może nam paść na pewnym etapie. Na przykład możemy zapomnieć włączyć filtra po podmiance wody. Mogą nam odciąć prąd na jeden dzień, a może być zupełnie co innego. Możemy pojechać na weekend, możemy wyjechać na wakacje i zostawić rybki pod opieką babci, która będzie oczywiście dokarmiać je 5 razy tyle, co powinny zjeść i to akwarium nie nadąży z usuwaniem tych wszystkich toksyn. Co wtedy zrobić? Załóżmy, że właśnie mamy taką babcię, która nakarmiła rybkę i ta rybka już tak sobie tu. Załóżmy, że z jakiegoś powodu mamy tutaj strasznie duży poziom amoniaku. I co z tym mamy zrobić? Oczywiście solution for pollution is dilution, czyli musimy to po prostu rozcieńczyć. I teraz tak, jeśli zabierzemy 1/10 wody w tym akwarium, to usuniemy tylko jeden kawałek tego amoniaku. Jeśli będziemy robić podmiankę 25% wody, to oczywiście odpowiednio więcej tego amoniaku stąd wyrzucimy. Nie zalecam robić bardzo dużych podmianek wody, na przykład 90%, bo to może się zdarzyć, że będziemy mieć inne parametry i będzie szok, ryba przeżyje szok ze zmiany parametrów, ale w takich sytuacjach krytycznych spokojnie 50% nawet co drugi dzień możemy zrobić. I załóżmy, że robimy właśnie taką podmiankę 50%, więc wyrzucamy
aż 50% tego amoniaku, który tutaj się znajduje w tym akwarium. Oczywiście między tą kolejną podmianką ryba tutaj dalej pływa i dalej produkuje ten amoniak, więc ten cykl podmianek wody będzie trwał tak długo, aż w naszej wodzie znajduje się amoniak. Każde stężenie amoniaku jest toksyczne. Oczywiście niektóre stężenie będzie od razu zabójcze dla ryby, inne będzie u niej powodować długotrwały stres, który strasznie narazi jej zdrowie. I teraz jak poznać zatrucie amoniakiem? Tak jak wam mówiłam, amoniak jest strasznie trujący i to praktycznie tak jakby polać rybę domestosem. No dobra, trochę przesadziłam, ale amoniak powoduje bardzo duże podrażnienia skrzeli, podrażnienia ciała, mogą się robić krwiste, nawet sączące się z krwią skrzela, mogą się robić rany na ciele ryby. Te rany później mogą się goić i też robią się wtedy takie charakterystyczne czarne plamy. Ryba oczywiście będzie próbowała zaczerpnąć powietrze z tafli wody, bo będzie ją parzyło w skrzela. Może mieć złożone płetwy. Na późniejszym etapie też bardzo postrzępione, takie zniszczone płetwy, to też jest objaw. No i oczywiście ryba też może wydawać się być zmęczona, leżeć na dnie wody i zachowywać nieswoje. Jak rozpoznać zatrucie azotynami? Azotyny nie są aż tak bardzo trujące jak amoniak, jednak w dalszym ciągu są trujące i również ich wartość na testach powinna wynosić 0. Jeśli ryba ma brązowawe skrzele, również stara się zaczerpnąć powietrze z tafli wody, albo inaczej też leży przy filtrze, przy wylocie z filtra, stara się złapać powietrze, albo znowu jest słaba, leży na dnie, wtedy powinniśmy się martwić i oczywiście przetestować naszą wodę. Tak jak mówiłam o dobrze działającym cyklu, świadczy to, że mamy w akwarium jakieś azotany. Ale ich stężenie też nie powinno być duże. Według tych naszych testów to jest do 20, może trochę można przekroczyć, tych cząsteczek na milion. Jednak wyższe stężenia będą toksyczne dla ryby i ryba wtedy zachowuje się dosyć charakterystycznie. Ja to mówię, że ona się zachowuje jak naćpana, bo pływa tak bezwiednie, chaotycznie bardzo, ma dezorientację. W skrajnych przypadkach zdarza się, że ryba wygina się w charakterystyczny kształt w litery C. Wtedy zazwyczaj już jest dosyć późno i stężenie azotanów jest kosmicznie wysokie. Oczywiście innymi objawami będzie brak apetytu, szybszy oddech, siedzenie na dnie. Jak zwykle tutaj duża ilość roślin może nam pomóc, ale w wypadkach, kiedy już mamy kryzys, to raczej tylko podmianka wody. To tyle na dzisiaj. Taki skrótowy, szczegółowy odcinek. Mam nadzieję, że podobała wam się forma i była bardziej przejrzysta niż nudne ględzenie o tym, jak wygląda cykl azotowy. Jeśli macie jakieś pytania, komentarze, to oczywiście zapraszam. I również zapraszam na następny odcinek.